Wydawnictwo Dolnośląskie przedstawia. Olaf Fricze, Skarb Troi. Przełożyła z niemieckiego Anna Wziątek. Czyta Maciej Kowalik. Produkcja audioteka.pl. Skarb w ogrodzie. Zniebalał się bezlitosny żar. Był środek lipca. Wakacje. W zdziczałym ogrodzie otaczającym tajemniczą willę, trawa sięgała już metra. Temperatura robiła się coraz wyższa. Od kilku dni termometr pokazywał ponad 30 stopni. Nawet chrabąszcze i muchy, brzęcząc, szukały chłodu cienia. Pod czereśnią w rogu ogrodu leżał nieruchomo dziesięcioletni chłopiec. Drzemał. Brązowe włosy miał zmierzwione, oczy zamknięte, a jego koszulka z napisem «Zero matmy, zero problemów» była upstrzona ciemnoczerwonymi plamami. Jego klatka piersiowa unosiła się i opadała powoli od czasu do czasu z jego ust dobywało się słabe westchnienie. I to były jedyne oznaki życia, jakie wydawał w ciągu ostatniej godziny. W życiu już się nie ruszę, wysapał wreszcie. Wcale nie musisz, magnus, odparła dziewczynka, która wspinając się obok niego na palce, zrywała czereśnie i wrzucała je do kowbojskiego kapelusza. Mama i tak cię zabije, gdy zobaczy, że tażałeś się w przejrzałych czereśniach. Równie dobrze możesz tu zostać na zawsze. Wciągnęła głęboko powietrze, zwijając usta w trąbkę, powąchała na wpół zwiędniętą dziką różę i z całej siły wypluła pestkę w jej stronę. Chybiła celu o włos. Niezadowolona wetknęła do ust kolejną czereśnię. Poddawanie się nie leżało w naturze Lili. Siedzenie cicho również, nawet podczas takiego upału. Odsunęła z twarzy długi kosmyk rudoblond włosów Zamknęła błękitne oczy i siup Trafiła Róża na potwierdzenie kiwała się w przód i w tył Wygląda to trochę tak Jakbym założył grube opony i przejechał po tobie kilkanaście razy Zakpił Albert, trzeci w bandzie Ze śmiechem huśtał się na wózku inwalidzkim Przed trzema laty uległ ciężkiemu wypadkowi samochodowemu od tamtej pory nie czuł nóg i nie mógł nimi poruszać. Przez pewien czas było to dla niego bardzo trudne, przede wszystkim dlatego, że w wypadku zginęła też jego mama. Jednak z pomocą przyjaciół Albert nareszcie zaakceptował wózek i teraz uważał go za rzecz zupełnie normalną, tak jak okulary czy aparat ortodontyczny na zęby. Na ramieniu Alberta usiłowała utrzymać równowagę kawka. Był to Merlin, który wypadł z gniazda jako piskle i został przez chłopca wykarmiony. Tak się to Merlinowi spodobało, że został u Alberta, mimo że sam potrafił już znaleźć pożywienie. Ptak wyrwany przez dzieci z drzemki pofrunął w trawę, gdzie majestatycznym krokiem podszedł do Magnusa. Czerwone plamy na koszulce wzbudziły jego ciekawość. Czy są jadalne? Zaciekawiony, dziobnął szczególnie dużą. — Ej! — Magnus zerwał się przestraszony — Odbiło ci Merlin? Z wyrzutem przegonił ptaka, przy czym jego spojrzenie padło na koszulkę. O rany! zawołał. Obiema rękami naciągnął materiał, aby przyjrzeć się lepiej niespodziance. Naprawdę jest cała brudna! A ja myślałem, że tylko się ze mnie nabijacie. Skąd u licha to się wzięło? Hm, jakby trudno było znaleźć na to odpowiedź. Wyszczerzyła zęby lili, wywracając oczami. Uniosła gałąź kołyszącą się niczym wskaźnik. Tu czereśnia, tam słońce. Dojrzałe czereśnie. Przejrzałe czereśnie. Czereśnie spadają. Czereśnie leżą w trawie. Przychodzi łamaga, łamaga kładzie się w trawie. Czereśnie w trawie pękają. Koszulka łamagi pokrywa się plamami. Ujęła zdarzenie w prostych słowach. Nie, będzie awantura, jęknął Magnus. Markotny opadł na bok. ła! Zerwał się na równe nogi, jakby ktoś ukłuł go rozżarzonym prętem. Twarz miał wykrzywioną bólem, rozcierał ramię. Co się stało? spytali Lili i Albert jednym głosem. Coś mnie ugryzło, albo jakoś tak odparł Magnus. Tam, w trawie! Lili przykucnęła obok miejsca, na które wskazywał palcem. Na pierwszy rzut oka niczego nie było widać. Ani śladu osy, pająka, a już na pewno nie było tam jadowitego skorpiona. Ostrożnie zaczęła dłubać patykiem w ziemi. O, tu, czy nie natrafiła na coś twardego? Sprawdziła ponownie. Rzeczywiście, pomiędzy źdźbłami trawy tkwiło coś oplecione korzeniami. Coś twardego, długiego z ostrymi kolcami. Lili wsunęła palce pod przedmiot, ukryty w ziemi, żeby go wyjąć. Widelec triumfalnie uniosła kawałek metalu. Ugryzłcie widelec. Oświadczyła ze śmiechem. Magnus nie śmiał się, wciąż jeszcze trzymał się za ramię. Całkiem nieźle zabolało, poskarżył się. A w ogóle, co robi widelec w ogrodzie? Znaczy, kiedy nie poluje na małych chłopców? uśmiechnął się Albert. Podjechał do lili i wyjął jej z ręki widelec. Hm, nie jest to żaden z naszych. Może poprzedni właściciel willi zgubił go podczas pikniku. Alberta kupił niedawno willę, ponieważ łatwiej było ją przebudować i dostosować do wózka inwalidzkiego niż ich stary dom. Wcześniej willa należała do dziwaka, o którym ludzie szeptali najosobliwsze historie. Miał ponoć twierdzić, że podróżuje w czasie i uczestniczy w przyjęciach na królewskich dworach. Opowiadając o tym, sąsiedzi stukali się w czoła. Tylko Albert, Lili i Magnus wiedzieli, że te pozorne bzdury były najczystszą prawdą. Sami znaleźli notatnik szalonego właściciela willi, a następnie odkryli tajemniczy tunel prowadzący do przeszłości. Tunel, który zawiódł ich na dziki zachód i do słynnego wynalazcy Leonarda Da Vinci. W obydwu wypadkach wpadli w wielkie tarapaty i w ostatnim momencie udało im się wrócić do teraźniejszości. Poprzedni właściciel willi nie miał najwyraźniej takiego szczęścia. Pewnego dnia zaginął bez śladu. Policja stanęła przed trudną do rozwiązania zagadką i wreszcie zamknęła sprawę. Nikt nie potrafił sobie wyobrazić, co mogło stać się z tym mężczyzną. Tylko dzieci przeczuwały, że przeniósł się tunelem w przeszłość i tam wpadł w jakieś kłopoty. Nie wiedziały jednak, w jakim momencie historii utknął, a teraz trzymały w dłoni jego widelec. Jak sądzisz, czy w waszym ogrodzie kryje się więcej starych rzeczy? Spytała Lili. Może jakiś skarb albo coś w tym rodzaju? No, jasne! Albert potarł z podnieceniem nos. Jego zielone oczy lśniły, jak zawsze, kiedy był zachwycony jakimś pomysłem. Poszukiwanie skarbów! Byłaby to właściwa rozrywka na takie popołudnie! Magnus przestał pocierać ramię. W prawdziwy skarb ze złotem, srebrem i kamieniami szlachetnymi w ogrodzie wprawdzie nie wierzył, ale. Przynajmniej później nie bylibyśmy narażeni na widelce i inne podłe sztućce w trawie. Pokiwał głową. No to do roboty! Rozkazała Lili. Wepchnęła pozostałe czereśnie do ust i włożyła kapeluszkowojski na głowę. Był oryginalny, najprawdziwszy z prawdziwych. Podczas ich pierwszej podróży na Dziki Zachód wymieniła go z poznanym tam chłopcem na kilka gum do rzucia. Od tamtej pory zdejmowała go wyłącznie wtedy, kiedy było to konieczne. Dzieci zabrały się z zapałem do pracy. Lili wbiła patyk w ziemię i ciągnęła go niczym pług. Magnus rzucił się na kolana i wsunął dłonie w trawę. Albert wjechał do szopy z narzędziami, skąd po minucie wrócił z grabiami. Próbował przeczesywać nimi trawnik, ale co parę centymetrów zaplątywały się w długie źdźbła i osty. Merlin skakał wesoło pomiędzy dziećmi i z zapałem polował na wypłaszane przez nie owady. Przyjaciele wykonywali swoją pracę naprawdę w pocie czoła, a w nagrodę znaleźli. Nic. Absolutnie nic. Wyczerpani Lili i Magnus klapnęli po obu stronach wózka. Lili wachlowała się kapeluszem. W ten sposób do niczego nie dojdziemy, stwierdził magnus. Do czerwonych plam po czereśniach na koszulce dołączyły zielone pręgi po trawie. Potrzebne nam wsparcie techniczne. Coś w rodzaju wykrywacza metali. Albert strzelił palcami. Dlaczego o tym nie pomyślałem? Tata na pewno ma jakiś w laboratorium. Wypożyczymy go sobie. Wykrywacze metalu nie były jedynymi przyrządami, które miał tata Alberta. W jego laboratorium i w magazynach można było odnaleźć niemal każde urządzenie techniczne, jakie istniało. A nawet kilka takich, które właściwie nie istniały. Tata Alberta był wynalazcą. W willi skonstruował już na własną rękę kilka bardziej lub mniej udanych wynalazków. Niektóre z nich dzieci uważały raczej za no cóż dość dziwne. Na przykład toster do opiekania na zimno, którym wprawdzie nie można było się oparzyć, ale na zbrązowienie kromki chleba trzeba było czekać trzy tygodnie. Albo maszyna do liczenia jesiennych liści, która dokładnie pokazywała, ile liści spadło z danego drzewa, nie łapiąc żadnego z nich. Inne rzeczy były po prostu super mega genialne. Do absolutnych hitów należał uniwersalny tłumacz. Urządzenie było wielkości zaledwie ziarnka grochu. Kiedy wkładało się je do ucha, odbierało wszystko, o czym wokoło mówiono i tłumaczyło automatycznie obce języki na niemiecki. Jeśli samemu chciało się coś powiedzieć, wystarczyło pomyśleć zdanie i tłumacz rozpoznawał elektroniczny wzór w mózgu. Przekładał słowa na obcy język i wprawiał w drgania powietrze w ustach. Dla osób postronnych wyglądało to tak, jakby mówiło się płynnie po angielsku, francusku, włosku czy w jakimkolwiek innym języku. Tata Alberta nigdy nie wystawił na sprzedaż uniwersalnego tłumacza, ale urządzenie sprawdzało się doskonale podczas podróży Dzieci w Czasie. Kiedy Lili, Magnus i Albert zastukali do drzwi laboratorium na pierwszym piętrze willi, nie mieli nadziei ani na szalony, ani na genialny wynalazek. Potrzebowali po prostu zwyczajnego wykrywacza metali. Proszę wejść, jeśli nie jesteś mordercą motyli, odpowiedział napukanie niski głos. Albert otworzył drzwi i wjechał do laboratorium. Było to duże pomieszczenie przy ścianach stały stoły i regały pełne szklanych probówek, przyrządów mierniczych, lutownic, butelek z chemikaliami, mikroskopów, pipet i narzędzi elektrycznych. Słowem rzeczy, których badacze i wynalazcy potrzebowali do swojej pracy. Inaczej niż w zwykłym laboratorium, naprzeciw wchodzącym dzieciom wyleciały niezliczone motyle we wszystkich barwach tęczy i z najdziwniejszymi wzorkami na skrzydłach. Ach, to wy. Szybko. Zamknijcie za sobą drzwi, zawołał wśród zgiełku wysoki, szczupły mężczyzna z rozczochranymi włosami. W przeciwnym razie wylecą. Lili zwinnie zamknęła drzwi, uważając przy tym, aby przez nie uwagę nie zgnieść żadnego motyla. – Co tu się dzieje? – Magnus wypowiedział na głos to, co miała na myśli cała trójka. – Och, wypróbowuję tylko swój nowy wynalazek – wyjaśnił tata Alberta z uśmiechem. – Któreś z was nie jest przypadkiem przygnębiony? popatrzył na nich po kolei z nadzieją w oczach. Jednak zamiast smutnych twarzyczek zetknął się jedynie z pytającymi minami. – Szkoda – stwierdził. – Naprawdę szkoda – Moglibyśmy od razu rozpocząć następny test. Panie profesorze, powiedziała cierpliwie Lili, nie powiedział nam pan jeszcze, dlaczego jest tu tak dużo motyli. Mimo, że dzieci nie wiedziały, czy tata Alberta był rzeczywiście profesorem, prawie zawsze go tak nazywały. Ponieważ był genialny i roztrzepany, jak zazwyczaj bywają profesorowie. Jeśli nie genialniejszy, a już na pewno bardziej roztrzepany. Przecież to widać jak na dłoni. Zdziwił się tata Alberta. Wyciągnął ręce w stronę stołu tuż pod oknem. Stał na nim mały, terkoczący aparat, przypominający budzik z czkawką. Na smutek nie ma lepszego lekarstwa od radośnie fruwających, kolorowych motyli. A to tutaj podszedł do terkoczącego aparatu to pierwszy na świecie półautomatyczny wabik motyli. Wystarczy nakręcić, otworzyć okno i w przeciągu kilku minut zlatuje się ich mnóstwo. Wow! podarowałbym taki mamie na urodziny. Magnus zezował na motyla pawie oczko, który usiadł mu na czubku nosa. <laughs> Wynalazek nie jest jeszcze całkiem gotowy, przyznał profesor lekko zakłopotany. W czasie poprzedniej próby zleciały się same osy, a wcześniej żuki gnojaki. Prawdopodobnie gdzieś nie działa styk. Tak przynajmniej przypuszczam. Albert wykorzystał moment, żeby wrócić do właściwego powodu ich odwiedzin w laboratorium. Tatusiu, chcemy szukać w ogrodzie skarbów i chętnie wypożyczylibyśmy wykrywacz metali, powiedział. Wykrywacz metali, tak, mamy coś takiego. Daj mi pomyśleć. Tata Alberta zmarszczył czoło i myślał z wysiłkiem. Nad jego głową krążyły dwa pazie królowej. Powinien być w magazynie w piwnicy. W takiej długiej drewnianej skrzyni, gdzieś po prawej stronie. Wygląda jak odkurzacz bez worka na kurz. Jest bardzo prosty w obsłudze. Trzeba go włączyć i przesuwać nad ziemią. Gdy natrafi na metal, głośno piszczy. Możecie go wziąć. Super! Dziękujemy! Lili i Albert odwrócili się i zaczęli przedzierać się do piwnicy przez chmurę gorączkowo kręcących się admirałów i bielinków kapustników. Zaraz do was przyjdę! zawołał za nimi Magnus. A potem zwrócił się do taty Alberta, któremu z uszu zwisały motyle cytrynki. Panie profesorze! Mam jeszcze jeden problem, powiedział. Moja koszulka. Kiedy mama ją zobaczy oberwę solidną burę, wyciągnął materiał w stronę taty Alberta. Hmm, niech no to sobie obejrze, wymruczał. Przyłożył szkło powiększające do prawego oka i sumiennie zbadał plamy. Chlorofil, karotenoid, antocyjany. Chyba tarzałeś się po całym ogrodzie? Magnus z zakłopotaniem wbił wzrok w podłogę. Osetnik przysiadł mu na lewej stopie i odpoczywał. Ale to żaden problem, oświadczył tata Alberta. Disruptor chromowo-fosforowy poradzi sobie z tym bez trudu. Serio? Twarz chłopca rozpromieniła się. W myślach już słyszał burzę z piorunami, która czekała go w domu, gdyby wrócił w tak totalnie upaćkanej koszulce. Naturalnie, potwierdził profesor. Natychmiast włożę ją do kadzi z koktajlem do prania, a gdy skończycie poszukiwania skarbów, na twojej koszulce nie zostanie nawet ślad po tych plamach. To byłoby. byłoby po prostu super! wyjąkał Magnus. A na ten czas dam ci koszulkę Alberta. W przeciwnym razie doznasz jeszcze poparzenia słonecznego. Tata Alberta sprowadził Magnusa piętro niżej do pokoju syna. Tam zawołał głośno i wyraźnie: Koszulka! W szafie zaczęło coś klekotać. Potem trzykrotnie kliknęło, po lewej stronie otworzyły się drzwiczki i wyjechała z nich deska, a na niej jasno-szara koszulka z napisem Albert Einstein 1879-1955. Między imieniem, nazwiskiem i cyframi widniała podobizna starszego człowieka, który pokazywał język fotografowi. Proszę, możesz ją założyć! Tata Alberta wręczył Magnusowi koszulkę. Ale odjazdowa szafa zdziwił się chłopiec po raz drugi w ciągu kilku minut. Tak sądzisz? Profesor z zakłopotaniem podrapał się po głowie. No cóż, nie jest zła. Niestety, za każdym razem, kiedy chcę do niej schować czystą bieliznę, muszę ją kompletnie rozmontować. Przez to cały wynalazek jest dość niepraktyczny. Magnus ubrał koszulkę. Był troszkę mniejszy od Alberta. Mimo to dobrze na nim leżała. Mówiąc, dziękuję, obrócił się na pięcie i pobiegł za przyjaciółmi. Różne skarby. Magnus odnalazł Lili i Alberta w ogrodzie. Przywiązali wykrywacz metali z tyłu wózka i teraz jechali ostrożnie między wysoką trawą. Znaleźliście już coś? spytał Magnus ciekawie. My nie, odparł Albert, ale Merlin odkrył kolejny widelec zupełnie bez technicznych środków pomocniczych. Kawka kroczyła obok dzieci, przyglądając się uważnie ziemi. Najwyraźniej zabawa przypadła jej do gustu. — Pip! — sygnał znalezienia metalu. Podekscytowana Lili przesunęła wózek kawałeczek do tyłu. — Pip! — Dokładnie tutaj! — wbiła patyk w ziemię. Albert odwrócił wózek i piszczenie ustało. — Przyniosę łopatę! — zawołał Magnus i pobiegł do szopy z narzędziami. Kiedy wrócił, Lili właśnie wyciągała skarb gołymi rękami. Nóż. Nieszczególnie cenny, a nawet już trochę zardzewiały. Przynajmniej pasował do dwóch widelców. Jeśli tak dalej pójdzie, to niedługo uzbieramy komplet sztuczców, wyszczerzył zęby Albert. Odwrócił wózek i ponownie ruszył naprzód. Ktoś z was musi mnie pchać. Posuwanie się w tak wysokiej trawie naprawdę wymaga nadludzkiego wysiłku. Magnus stanął za wózkiem i zabrał się uczciwie do pracy. Lili maszerowała z łopatą za nimi, a Merlin podskakiwał.